10 marca około godziny 14.20 w miejscowości Rybina 51-letnia mieszkanka powiatu nowodworskiego zlekceważyła zamknięte zapory mostu zwodzonego oraz pominęła czerwoną sygnalizację świetlną, która w tym momencie informowała o tym, żeby bezwzględnie nie wjeżdżać na most, ponieważ jest otwarty w celu przepuszczenia przepływającej tam barki. Kierująca z impetem wjechała w zapory, przejechała przez otwierający się most, przedostała się na drugą część mostu, unikając obłos od tragedii. Kobieta nie odniosła żadnych obrażeń. Policjanci, którzy podejmowali wobec niej czynności, ukarali ją mandatem karnym zgodnie z obowiązującym taryfikatorem mandatowym.